Niech się zdecyduje, Michał, czy gra jednym napastnikiem, czy dwoma. Bo cały świat, postępowy świat, gra jednym napastnikiem, jedną dziewiątką. A my... Dzień dobry, witam was serdecznie. Stadion Narodowy. Ja właśnie zszedłem z trybuny, jestem w strefie prasowej. Od razu po meczu łączymy się z Janem Tomaszewskim. Panie Janku, miałem powiedzieć dobry wieczór, dzień dobry, ale no ciężko o takie w ogóle słowo. To, co widzieliśmy dziś na Narodowym, to była masakra. Nasi piłkarze... Przecież oni nie zasługują na to, żeby na żaden turniej jechać, chyba że na turniej na jakimś Orliku co najwyżej. Panie Janku, proszę o komentarz. No cóż, ma pan w 100% rację. Ja byłem przekonany, że też od trzech zacznę liczyć dzisiaj, że wykorzystamy tę szansę, jeśli dwa mecze wygramy. Niestety, niestety, sami piłkarze nie tylko nam taki los zgotowali, ale oni sami sobie zgotowali taki los. Stracić 4 punkty z Mołdawią, to naprawdę nie wiem, czy jakaś jedenastka na świecie by sobie pozwoliła. Licząca się, tak jak my się liczymy. No cóż, wydaje mi się, że tu już się trzeba przygotować na baraże, bo u Czechów będzie zmiana trenera najprawdopodobniej jutro i z nową miotłą oni na pewno będą inaczej grali. Nawet jak z nami przegrają, to jestem przekonany, że z Mołdawią wygrają i będziemy skazani na baraże. I mamy teraz taki dylemat, no, co robić? No bo w tej chwili już tylko się trzeba przygotować na baraże i ewentualnie na grę w finałach Mistrzostw Europy. Ja wiem, że tutaj brakuje na pewno Roberta Lewandowskiego. To było widać i w tamtym meczu, i w tym meczu. Jeśli ma się taką przewagę, nie potrafi się strzelić zwycięskiej bramki, no to cóż można powiedzieć? Z taką drużyną w tej chwili naprawdę nie mamy co szukać na Mistrzostwach Europy. Dla mnie jest to po prostu niezrozumiałe. Panie redaktorze, mówiliśmy 4 dni temu o tym, że no, Milik nie pasuje do tego składu. Na co trener odpowiedział, no tak, ale Milik miał tam 2 sytuacje i był karny na nim. Tyle tylko, że to byli trzecioligowi zawodnicy. Dzisiaj graliśmy z drugoligowymi zawodnikami. Powtarzam, z drugoligowymi zawodnikami. Panie Janku, to my jesteśmy druga liga albo i trzecia. No więc ja dlatego mówię. Z trzecią ligą graliśmy na Wyspach. I się zachwycamy. No czym tu się zachwycać? Jak mnie dzisiaj kibice pytali na ulicy, jaki będzie wynik? Ja mówię, przestańcie zadawać retoryczne pytania. Musimy to spotkanie wygrać i koniec. No i tak żeśmy musieli. Przewaga nieprawdopodobna. Zmiana systemu gry. Kolejna zmiana systemu gry. Tego nie rozumiem. Gramy jednym napastnikiem z Wyspami Owczymi. Tu gramy 2 napastnikami. To wiadomo, że w tej drugiej linii no coś kogoś będzie brakowało. Czy dzisiaj był jakiś strzał z drugiej linii? No przecież nikt nawet nie próbował strzelić. No i to ma być ta drużyna, która ma zagrozić. My w tej chwili naszą drużynę ocenia się poprzez dwóch przeciwników światowej klasy. Wyspy Owcze i Mołdawię. A co będzie, co by było, jakbyśmy grali dzisiaj z Francją, z Anglią, tak jak byśmy grali na Mistrzostwach Europy i najprawdopodobniej będziemy grali. Bo chyba się zakwalifikujemy, no bo trudno się nie zakwalifikować, jak się... Ale panie Janku, ja nie wiem, czy to nie trzeba zapostulować, żeby w ogóle na te mistrzostwa nie jechać od puści. To wstyd jest taką drużyną jechać na mistrzostwa. Nie, z tym się nie zgodzę. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak to będzie nowa reprezentacja i próbujesz wprowadzić tam młodych zawodników, to niech nabierają doświadczenia. Ale wtedy nie będziemy liczyli na to, i ja tutaj się przyznaję bez bicia, po losowaniu Mistrzostw Europy, ja mówiłem, no grupa jest nieprawdopodobna i dla tych zawodników, którzy, przepraszam, że tak powiem, nic nie zdobyli dla reprezentacji Polski, nic nie zdobyli, bo 8. miejsce wprawdzie było dobre, ale to było tylko 8. miejsce, jest ostatnia szansa, żeby
coś zaistnieć w polskiej piłce poprzez granie w reprezentacji. Odpadli wszyscy, no bo i Glik, i Krychowiak. No wiadomo, że kilku zawodników skończy karierę, ale tutaj... Ojej, jak powiedzieć i co powiedzieć? No, po prostu ręce opadają. No bo gdyby Robert dzisiaj był, to jestem przekonany, że byśmy wygrali trójką. Bo nawet jak on by nie strzelał tych bramek, to byłby przez dwóch, trzech zawodników kryty i wyciągnąłby tych chłopców, tych obrońców Mołdawii. Przecież oni się sami w głowę kopali dzisiaj. No przecież to nie są żadni wielcy zawodnicy. I my dzisiaj pewnie też się dowiemy, że graliśmy z bardzo groźnym przeciwnikiem. No to my już tego nie chcemy słuchać, panie Janku, ani ja, ani pana, ani kibice. Dlatego jeszcze raz podkreślam, no musi nastąpić, w tej chwili musi nastąpić, czy nam się to podoba, czy nie. Zmiana, jak to się mówi. Nie no, panie Janku, krótko mówiąc, trzeba tę drużynę zaorać i postawić na nowo i tyle. No więc to trzeba po prostu w tej chwili zostawić, powiedzmy, Roberta, bo dzisiaj Piotrek Zieliński rzucał te piłki, no ale no nie było z tego pożytku. No. Trzeba zrezygnować z Milika mimo wielkiego szacunku. No ale nie możemy w tej liczyć na to, że wejdzie Grosik w ostatnich 5 minutach i zrobi tam jedną akcję. Już na to już też przestańmy liczyć. Dzisiaj grał Frankowski bardzo dobrze. Widać było, że chciał grać, że miał. Nie, no panie Janku, ale... ja się trochę nie zgodzę przy remisie 1-1 z jedną z najsłabszych drużyn w Europie. No to o nikim nie można powiedzieć, że grał dobrze. No więc dlatego mówię, właśnie to chciałem powiedzieć, ale z kim myśmy grali? No myśmy grali z Wyspami Owczymi i z Mołdawią. I ktoś się wyróżnił. No to samo mówię o Miliku, że trener powiedział, no Buksa, no co tu dużo, przy tylu centrach, tam była w 20 którejś czy 30 minucie Milik miał dwie główki, które musiały się zakończyć zdobyciem gola. Bramkarz do czapy to złapał. No... Ma sytuację, nie potrafi je wykorzystać, ale to już jest od 10 lat. I po prostu no, trzeba podziękować takim zawodnikom za grę, no bo podłamują zespół. Bo ten cały zespół znowu nie strzelił, znowu była sytuacja. No a to, co było w drugiej połowie, no graliśmy te 60 minut drugiej połowy, bo ja mówię tam 8-9 minut pierwszej połowy i te 50 minut drugiej połowy, no graliśmy na jedną bramkę praktycznie. I co? I nie mamy... co z tego, żeśmy strzelali, żeśmy... Co z tego? Komentatorów posłuchałem po raz pierwszy komentatorów, to nie wiem, czy oni byli na tym meczu. No. To oni ten mecz komentowali, no bo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko było fenomenalnie. Ręce opadają. Tyle tylko, że praktycznie już odpadliśmy z bezpośredniego awansu. Panie Janku, tytuł tej drużyny, mieliśmy tak, 3 porażki wyjazdowe, teraz 4 fatalny mecz. To jest dla mnie tytuł tej drużyny, to jest dziady, część 4. No niestety, no był to dzisiaj zwycięski remis Mołdawii. No bo trzeba tak nazwać, zwycięski remis, ale ten remis myśmy im sprezentowali. No bo nawet jak Robert nie gra, to ten Buksa, jestem przekonany, że gdyby wyszedł od samego początku, coś by tam, bo widać było, że wygrywa te pojedynki główkowe i tam w ostatniej minutę już po czasie gry miał praktycznie stówę. Nie trafił w bramkę, ale no, nie wiem w ogóle co mówić. Tak jak pan powiedział, tę drużynę trzeba od nowa w tej chwili postawić na nogi. Probierz musi to zrobić, wprowadzać młodych chłopców, ale jeszcze raz podkreśla, niech się zdecyduje Michał, czy gra jednym napastnikiem, czy dwoma. Bo cały świat, postępowy świat, gra jednym napastnikiem, jedną dziewiątką. A my
Tu gramy jedną dziewiątką, a teraz gramy dwoma dziewiątkami. To jest naprawdę całkiem inna gra dla pozostałych zawodników. Panie Janku, dziękuję za ten komentarz. Cóż, trudno cokolwiek mówić. Dziękuję. Dobranoc. Również dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. No, panie Janku, dziękuję bardzo. Zaraz to wszystko sobie poucinamy, ale to ja jestem załamany tym, co nie, widzieliśmy. Ale, ale widać było tą bezsilność. Tak. No naprawdę. No, tak. No jaki strzał z daleka był. No. Oni sobie stanęli na tej jedenastce i wybijali wszystko, jeszcze się w głowę kopali. Tak. No bo to nie są jacyś zawodnicy. Katastrofa, ja się łapałem za głowę. Dobra, panie Janku, dobrego lotu jutro życzę. Również, wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. W kontakcie jesteśmy, pozdrawiam.